Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 31. odcinek podcastu Dietytyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Sód jest niezbędnym elementem diety każdego z nas, sól natomiast jego istotnym źródłem. Wokół soli krąży jednak wiele mitów, a samo solenie, szczególnie w dużej ilości, wiąże się z wieloma kontrowersjami. Jak to jest z tym nadciśnieniem? Ile maksymalnie możemy soli spożywać? Jakie są skutki nadmiaru i niedoboru sodu? Czy sól himalajska jest zdrowsza od zwykłej? oraz jakie są źródła soli, o których wielu nie ma pojęcia? Na te a także inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału Dobrze wszystkim znana sól kuchenna to nic innego jak chlorek sodu. Jak można łatwo się spostrzec, sól nie składa się więc wyłącznie z sodu, a więc gram soli nie dostarcza gramu sodu, ale mniej. Ogólnie przyjmuje się, że 5 gramów soli dostarcza około 2 gramów sodu. To ważne, bo niekiedy mówi się o soli, a niekiedy o sodzie. Nie są to pojęcia tożsame. Tak jak mówiłem we wstępie, sód jest składnikiem niezbędnym do dostarczenia z dietą. Organizm człowieka zawiera około 100 gramów sodu, zgromadzonego głównie w kościach, płynach wewnątrzkomórkowych i tkankach. W surowicy krwi fizjologiczny poziom sodu to 135 do 145 mmol na litr. Od stężenia we krwi uzależniona jest ilość wydalanego sodu z moczem. Przy nadmiarze sodu jego wydalanie zwiększa się, natomiast analogicznie, przy spadku stężenia dochodzi do zatrzymania tego składnika w organizmie. Do głównych funkcji sodu należy udział w gospodarce wodno-elektrolitowej, równowadze kwasowo-zasadowej, funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego. Jest więc bezwątpliwie elementem bardzo ważnym. Zapotrzebowanie na sód zależy przede wszystkim od wieku, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia. Większa aktywność fizyczna i podwyższona temperatura otoczenia powodują większe straty sodu z potem i wówczas zapotrzebowanie na ten składnik może się znacznie zwiększać. Można jednak ogólnie przyjąć, że zapotrzebowanie na sód, podkreślę, sód u dorosłego człowieka wynosi około 1,5 g, a więc 1500 mg. Nieco mniejszej ilości sugeruje się dzieciom i osobom starszym. Jakie są konsekwencje jego nadmiaru i niedoboru? Z jednej strony istnieje stan hiponatremii, a więc niedobór sodu. Może wynikać w skrajnych przypadkach z np. przyjęcia zbyt dużej ilości wody naraz. Objawami takiego stanu są osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty czy zaburzenia orientacji. Co należy zaznaczyć, jest to stan zagrażający zdrowiu, a nawet życiu. Znacznie częstszym problemem jest jednak sytuacja przeciwna. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by spożycie soli, teraz podkreślam, soli, ograniczyć do 5 gramów na dzień. Tymczasem Polacy jedzą średnio 11 g soli, a jest prawdopodobne, że aktualnie jeszcze więcej, ponieważ dane nie są najświeższe. Długotrwałe nadmierne spożycie sodu może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych, m.in. nadciśnienia tętniczego, o czym więcej zaraz, udarów mózgu, raka żołądka i prawdopodobnie również raka przełyku, a taki stan może sprzyjać też rozwojowi osteoporozy i kamicy nerkowej. Najwięcej kontrowersji dotyczy nadciśnienia tętniczego, a niektórzy wręcz podważają to stanowisko, sugerując, iż jest to mit. No cóż, podwyższone ciśnienie tętnicze dotyka około 10 milionów dorosłych Polaków. To ponad 30%, a ilość ta rośnie wraz z czasem. Nie ma więc wątpliwości, że jest to realny problem. Mechanizmy, za pośrednictwem których nadmiar sodu może zwiększać ciśnienie, są takie, że po pierwsze, nadmierne spożycie sodu zwiększa wewnątrznaczyniowe stężenie sodu, a to ciągnie za sobą zwiększenie objętości osocza w celu utrzymania stężenia sodu w krążeniu w zakresie homeostatycznym, natomiast zwiększona objętość osocza prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi. Ostatnio proponuje się też inny mechanizm, gdzie nadmiar sodu zwiększa stan zapalny, którego konsekwencją jest sztywnienie naczyń krwionośnych i nadciśnienie. W świetle szeregu badań i stanowisk naukowych obecnie nie ma żadnych wątpliwości, że nadmierne spożycie soli i sodu, zaraz będzie o źródłach przyczynia się do nadciśnienia tętniczego oraz jego konsekwencji, m.in. zawałów czy udarów. Choć nie należy myśleć, że sól jest jedyną przyczyną nadciśnienia. Inne czynniki, np. spożycie alkoholu, zła dieta, niska aktywność fizyczna itd. też mają wpływ na ciśnienie krwi. Warto też tutaj wspomnieć o osobach z niedociśnieniem. Tak się zdarza i warto ten stan monitorować oraz konsultować z lekarzem, lecz w żadnym wypadku nie należy tego rozumieć tak, że skoro mam niskie ciśnienie, to powinienem czy powinnam więcej solić. Nadmiar soli to nie tylko nadciśnienie, ale zwiększenie ryzyka również innych chorób, m.in. raka żołądka. Bardzo duża praca z roku 2019 sugeruje, że poprawa diety może potencjalnie zapobiec jednemu na pięć zgonów na całym świecie, a do głównych niekorzystnych nawyków żywieniowych zaliczono zbyt wysokie spożycie sodu właśnie. No dobrze, może zanim przejdę do źródeł sodu, to parę słów o popularnej soli himalajskiej. Czym różni się sól himalajska od soli kuchennej? W praktyce Niczym. Większość składu, bo aż 97% obu produktów stanowi chlorek sodu. Rzeczywiście pozostałe kilka procent w soli himalajskiej stanowią wysławiane wiele innych minerałów. Choć to twierdzenie jest dość naiwne, chociażby z uwagi na fakt, że liczba nierzadko wspomnianych pierwiastków jest większa od tej jaka zawarta jest w samej tablicy Mendelejewa. Ciężko takim producentom ufać. A ponadto wśród tych rzekomych setek minerałów występują w niej również pierwiastki o właściwościach szkodliwych lub toksycznych. Uran, Neptun, rad, polon, mimo że występują w soli malejskiej totalnie, ale to totalnie w śladowych ilościach to wchodzą w skład entuzjastycznie wymienianych setek minerałów. Nie brakuje też w niej retenci, glinu, ołowiu czy kadmu. Na szczęście ze względu na wspomniane znikome ilości nie stanowią realnego zagrożenia dla konsumentów. A jeżeli ktoś sugeruje, że sól himalajska jest źródłem również wapnia czy potasu, to proponuję spojrzeć na to, ile soli należałoby spożyć, by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie. Dodam jeszcze, że sól himalajska może być znacznie gorszym wyborem niż sól kuchenna, z uwagi na jodowanie soli. Niestety w wielu regionach świata, w tym w Polsce, zbyt niskie spożycie jodu było stosunkowo powszechne i stanowiło poważny problem zdrowotny. Sytuację jednak rozwiązał obowiązek jodowania soli kuchennej. Stwierdzono wówczas spadek dynamiki wzrostu zapadalności na m.in. zróżnicowanego raka tarczycy. Niestety zdarza się, że sól himalajska nie jest jodowana i wtedy to po prostu zły pomysł. Także podsumowując, jeżeli ktoś chce kupić sól himalajską ze względu na rzekome setki minerałów, no to nie polecam. Natomiast jeżeli komuś różowe kryształki ładnie komponują się w kuchni i chce ją kupić ze względów estetycznych, no to spoko. No dobrze, przechodząc do źródeł soli, to ważny temat. Głównym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna oraz produkty zawierające dodatek chlorku sodu. Produkty zbożowe, przetwory mięsne, produkty mleczne, warzywa konserwowe, mnóstwo gotowych produktów czy niektóre napoje. Sól przemysłowo dodawana jest do naprawdę wielu produktów. Jest w końcu tania, poprawia smak, a w dodatku ma właściwości konserwujące. Wiele sodu, który spożywamy, nie wynika więc z soli, którą dodajemy w domu do posiłku, lecz tej, tak zwanej ukrytej, w produktach spożywczych. Niestety, sód występuje też w wartościowych, zdrowych pokarmach, jak powiem. Przykładowo o pełnoziarnistym pieczywie. Jedząc kromki pełnoziarniste z serem żółtym pokrojonym ogórkiem kiszonym, dostarczymy niemałą dawkę sodu, a w przypadku, gdy sięgamy po wysoko przetworzone produkty, jak na przykład chipsy, to tego sodu dostarczyć możemy naprawdę za dużo. Z tego też powodu większość osób należy nakłaniać do minimalizacji spożycia soli. Powoli, ale konsekwentnie warto ograniczać jej spożycie, zastępując na przykład ziołami. Na nieco więcej soli pozwolić mogą sobie sportowcy, lecz zdecydowanie odradzić tu chcę w niektórych kręgach popularną praktykę dosypywania soli do wody. To nie mądry pomysł. W przypadku dużych strat sodu wraz z potem zaleca się jego podaż w trakcie trwania wysiłku, lecz należy to robić w sposób umiejętny i przemyślany. Często wystarczające ilości dostarczają napoje izotoniczne, które mogą być dobrym rozwiązaniem przy długotrwałych wysiłkach ciągłych, lecz to trochę osobny temat na no właściwie osobny odcinek. Także dochodząc do swego rodzaju podsumowania, spożycie soli warto ograniczać. Dobrym odniesieniem jest 5 gramów soli na dzień proponowane przez Światową Organizację Zdrowia. Lecz tak naprawdę mało kto to będzie podliczać, więc po prostu warto ograniczać solenie czy produkty wysoko przetworzone. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie pomocny. Dziś dość krótko, ale to już tyle ode mnie. Żegnam się i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!